Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witam was w Krońce Kryminalnej, jedynym w Polsce fabularyzowanym podcaście True Crime. Czy zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdyby akcja Romea i Julii nie miała miejsca w Weronie, lecz w jakimś mieście nad Wisłą? Choć w zasadzie naszym bohaterom bliżej jest do innych postaci popkultury, a mianowicie do bohaterów, antybohaterów filmu Urodzeni Killersi. Niestety, rodzice 18-letniego Kamila N., chociaż nigdy nie zadali sobie podobnego pytania, dostali na nie odpowiedź i to w najgorszy z możliwych sposobów. Krzyk kobiety, która wołała o pomoc. W domu było cicho, rodzice spali. Na miejsce zostali wysłani policjanci. Kilkadziesiąt ciosów. Większość z was z pewnością o tej historii już słyszała. Jeżeli nie od Justyny Mazur, to od Marcina Myszki, albo po prostu z mediów, gdyż o tej sprawie było dosyć głośno. Jednak nigdy dotąd ja o niej nie opowiadałem, więc nieskromnie powiem, że myślę, że warto posłuchać. Zwłaszcza, że skupimy się na Zuzannie. Zastanowimy się wspólnie, czy Zuzanna była nieszczęśliwą nastolatką, która poprzez ból i cierpienie, jakiego doświadczyła z otaczającego ją świata, utraciła w pewnym momencie swój kompas moralny i popełniła tak straszną zbrodnię. A może była to cyniczna dziewczyna, która ponad wszystko stawiała siebie oraz swoją literaturę, swoją poezję i nie bez kozery porównam ją do samego Nerona, który podłożył pod Rzym ogień. Ale o tym za chwilę. Cokolwiek teraz nie usłyszycie, pamiętajcie, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Kochani, na samym początku, zanim postawimy sobie pytanie dlaczego, odpowiedzmy sobie na pytanie, co się w ogóle wydarzyło. Otóż w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku sąsiad państwa N usłyszał krzyki. Śniło mi się, tak mi się wydawało, że słyszę odgłos, krzyk kobiety, która wołała o pomoc. Ratunku, ratunku, o Jezu, ratunku. Był to taki głos kobiety przeraźliwie wołającej o pomoc. W tym czasie słyszałem jednocześnie szczekającego psa. Uważyłem przez okno, że pali się u moich sąsiadów światło. I zauważyłem, że są plamy na elewacji budynku. Mężczyzna zadzwonił natychmiast na policję, podejrzewając, że doszło tam do włamania, a jego skutki mogą okazać się tragiczne. Niestety nie mylił się. Oczywiście zaraz po tym sygnale na miejsce zostali wysłani policjanci. Byli to funkcjonariusze z sekcji prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. W zasadzie, kiedy tylko weszli na teren posesji, no to wiedzieliśmy, że doszło do tragedii. Na miejscu pracowali eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. To były czynności oczywiście z udziałem lekarza medycyny sądowej, także pod nadzorem prokuratorów. I muszę powiedzieć, że te oględziny na miejscu zdarzenia, te nasze czynności tam w tym domu, trwały kilkanaście godzin. W pierwszej kolejności zabezpieczaliśmy to, co można było ujawnić i zabezpieczyć przed budynkiem, czyli na posesji tego mieszkania. Dopiero później weszliśmy do środka, do domu. I szanowni państwo, muszę powiedzieć, że to, co zastaliśmy, tak jak mówiła pani prokurator, nie będziemy mówić o szczegółach, ale generalnie zrobiło to naprawdę ogromne wrażenie na policjantach, którzy niejedno w życiu widzieli. Policja dosyć szybko zaczęła podejrzewać, że za tym zdarzeniem mógł stać syn państwa N. Odnaleziono go jeszcze tego samego dnia w Krakowie. Wraz z nim była Zuzanna M. Podczas przesłuchania oboje przyznali się do winy. Jednak argumenty, które za tym stały, były dla wszystkich niezrozumiałe.
Rozdział pierwszy. Na początku była chódź. W 2014 roku Zuza chodziła do pierwszego liceum imienia Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Była niezwykle inteligentną dziewczyną. Miała najlepsze oceny w klasie, a jednak boomerskie pokolenia miały ją za leniwą. Mogłaby mieć jeszcze lepsze stopnie, mogłaby częściej bywać na lekcjach. Jak to bywa w systemie edukacji, którego ambicją jest równanie do poziomu, próbowano także zrównać do niego Zuzę. Jej bunt, jej znudzenie lekcjami odbierano jako fanaberię nastolatki. Nikt chyba nie zastanawiał się nad tym, że oto próbuje się wcisnąć żywą istotę w sztywne ramy społeczeństwa. I nie chcę tu oceniać, czy należy się tym ramom podporządkować, czy też może nie. Próbuję tu jedynie nakreślić niedopasowanie Zuzy do otaczającego ją świata, które to niedopasowanie doprowadziło w efekcie do ogromnej tragedii, w której efekcie młody chłopak dosłownie wyeliminował swoich rodziców, sam stając się poniekąd tego ofiarą, bo domyślam się, że do końca życia sobie tego nie wybaczy. O nim pomówimy sobie jednak za chwilę. Na razie poznajmy bliżej Zuzę, która była tu najprawdopodobniej prowodyrką i kołem napędowym. Dziewczyna nie czuła się dopasowana do otaczającego ją świata, nie rozumiała ludzkich problemów i ludzkich upodobań. Gardziła miałkością i nudą, jaką charakteryzują się ludzie dookoła. Nie rozumiała small talków, rozmów o pogodzie, dyskusji o promocjach w sklepie. Nie potrafiła wczuć się w planowanie imienin, przyjęć, spotkań rodzinnych. Dla niej to wszystko było jakąś niezrozumiałą abstrakcją. Obserwowała, jak we śnie otaczające ją straszne mieszkania, w których mieszkali straszni mieszczanie. Od rana bełkot, bełkocą, bredzą, że deszcz, że drogo, że to, że tamto. Trochę pochodzą, trochę posiedzą, patrzą na prawo, patrzą na lewo, a patrząc widzą wszystko oddzielnie, że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo. Jak ciasto biorą gazety w palce i żują na papkę pulchną, aż papierowym wzdęte za kalcem wypchane głowy grubo im puchną. I znowu mówią, że Ford, że kino, że Bóg, że Rosja. Warstwami rośnie brednia potworna i w dżungli zdarzeń widmami płyną. To akurat Tuwim. I to ponad 100 lat temu, ale jak on pasował do intelektu Zuzy, do jej zrozumienia świata? A im starsza była, tym bardziej gardziła ograniczonymi intelektualnie ludźmi, którzy zewsząd ją otaczali. Ona wolała zanurzyć się w poezji, w filmie, w literaturze. Interesowała ją jedynie sztuka, dyskusje o filozofii, interpretacje utworów. W jej mniemaniu bardziej prawdziwa i szczera była powieść fantastyczna niż dyskurs o wyższości kuchenki elektrycznej nad gazową. Lecz pierwszy raz naprawdę boleśnie zderzyła się z ludzką ignorancją, kiedy miała zaledwie 17 lat i zakochała się tak nieposkremienie jak król Salomon w swojej oblubienicy. Obiekt miłości Zuzanny, jako że nie ma z późniejszą historią tak naprawdę wiele wspólnego, pozostanie anonimowy, ale nadamy jej imię, poetyckie, aby bardziej pasowało do tej historii. Nazwiemy ją zatem Safoną. Może to trochę zbyt wyszukane imię, ale dla słuchaczki i słuchacza, którzy interesują się literaturą, znajdą w tym swoistego easter egga, bo imię to ma w tej historii znaczenie. A no właśnie, Zuzanna była zakochana w dziewczynie. No i nie trzeba być chyba Sherlockiem Holmesem, żeby domyśleć się, że ten związek nie był dobrze widziany. Wciąż jeszcze żyjemy w społeczeństwie, które uwielbia mówić innym, jak mają żyć. Tym bardziej chyba zrozumiała wydaje się być niechęć Zuzy do tegoż społeczeństwa. Jej związek widziany był przez wielu jako wynaturzenie albo fanaberia nastolatki.
A jednak 17-letnia Zuza przeżywała swoją, być może pierwszą, młodzieńczą miłość. Młodsze słuchaczki potwierdzą, te pełnoletnie może potrafią sobie przypomnieć, kiedy to uczucie zakochania uderzyło jak grom z jasnego nieba. Było jak uskrzydlenie, jak tchnienie Boga. Dusza była lekka i pełna radości. Najmniejsza myśl o ukochanej osobie malowała się rumieńcem na twarzy i uśmiechem, którego nie dało się okiełznać. Każda myśl podążała do ukochanego lub ukochanej. I to samo przeżywała Zuza. No ale normy obyczajowe nie były jedynym problemem w jej związku. Zuza, jak już wspomniałem, miała lat 17, a Safona zaledwie 14. Nasza miłość jest nieposłuszna, pisała Zuza. Wymknęła się spod kontroli. Kto to widział tak kochać? Pewnego dnia rodzice Safony wrócili wcześniej do domu i zostali swoją córkę w miłosnych objęciach z Zuzanną. Po pierwsze, nie zazdroszczę tym rodzicom takiego widoku. Nie chciałbym nigdy przyłapać córki na miłości. Po drugie, musiał to być dla nich też szok, że córka gustuje w kobietach. Społecznie jesteśmy do tego średnio przygotowani, umówmy się. Najgorsze jednak było to, że ta sprawa dotarła po jakimś czasie do przedstawicieli prawa, a zgodnie z prawem Zuza dopuściła się Możliwe, że w oczach wielu z was wyjdę na hipokrytę, bo kiedy ksiądz przystawia się do młodej panny czy chłopca, albo jakiś wuj oblech, ja gromię to i się oburzam. A kiedy prawie dorosła, bo 17-letnia dziewucha bałamuci dziecko, bo 14-letnią Safonę, to ja staję w jej obronie. Ale na Boga, przepraszam, że ci w to mieszam, nie widzicie różnicy? 40-letni oblek, który sypia się z 18-tką, jest wobec prawa w porządku. Czysta miłość dwóch nastolatek jest już przestępstwem. Gdyby ta akcja działała się zaledwie rok później, Zuza miałaby 18 lat, a Safona 15, nie byłoby problemu. No już nie wspomnę za 20 lat, gdyby Zuza miała 38, a Safona 35. Nikt by nawet nie zauważył różnicy wieku. I naprawdę uwierzcie mi, że jestem sobie w stanie wyobrazić 17-latka, a nawet 17-latkę, która wykorzystuje kogoś w wieku 14 lat. Ale to nie ma absolutnie nic wspólnego z To zwykłe wykorzystywanie, na które też są paragrafy. Anyway, jak przeglądam różne źródła, może poza faktem, który serał takim podtytułem jak Zabójczyni molestowała młodsze dziewczyny, wydaje się, że Zuza była szczerze zakochana w Safonie. Ich związek był prawdziwy. Nie jesteś warta wiersza, pisała Zuza. To dopiero początek, ale muszę już kończyć, żebyś nie pomyślała, że to wiersz. Nie jesteś warta wiersza, ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz tego, co mówię i może pomyśleć jeszcze, że to jednak jest wiersz. Wiersz nie jest wart ciebie. Bo o takich dziewczynach pisze się książki albo kręci się filmy. A ty masz to gdzieś, kochanie. Mogę ci mówić, kochanie, czy mogę ci wmówić, kochanie? Przechodzisz obojętnie obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie perfekcji. Tylko nie mów nikomu, że to wiesz. Niestety ani rodzicom Safony, ani prawu ten związek się nie podobał. I o ile z rodzicami można by pertraktować, to z literą prawa nie da się nic zrobić. I ta wówczas 17-letnia dziewuszka została oskarżona o Zuza w efekcie była wściekła na ten tępy, zaściankowy świat, który nie rozumie ich miłości. Miłości łączącej ją i Safonę.
Dzieliły ich zaledwie 3 lata. Żadna z nich podczas romansu nie była pełnoletnia, ale no cóż, prawo ma jasne wytyczne, z którymi nie da się dyskutować. Zuza była zatem wściekła, lecz nie była zaskoczona. Już od 14, a może nawet 13 roku życia dostrzegała, że świat, który ją otacza, jest jedną wielką obłudą. Księża dostawiający się do dzieci przenoszeni są na inne parafie. Polityków łamiących prawo chronią immunitety, a za wyrzucenie w błoto milionów złotych absolutnie nic im nie grozi. Ofiarami są zawsze najsłabsi. Państwo wszakże łże we wszystkich językach dobra i zła. Cokolwiek rzeknie, skłamie, a cokolwiek posiada, skradzione to jest. Tak mówił Friedrich Nietzsche. Do niego jednak przejdziemy za chwilę. Teraz skupmy się nad tytułem tegoż rozdziału. Na początku była choć to słowa Stanisława Przybyszewskiego z jego poematu Requiem Aeternam. To początek tego poematu. Wychowani w tradycji chrześcijańskiej dostrzegają zapewne to nawiązanie do stworzenia świata według Biblii. I tak jak Przybyszewski odszedł od pojęcia Boga jako stworzyciela, tak też historia Zuzanny zaczyna się od chuci. Oczywiście my tę chuć będziemy nazywać miłością. Potato, potato, semantyka. Gdyby Zuza nie zakochała się w kimś, w kim według prawa zakochiwać się nie mogła, być może nie doprowadziłoby to do następnych destrukcyjnych decyzji, które skończyły się ogromną tragedią 13 grudnia 2014 roku. Rozdział 2. Eviva l'arte. Była ciemna i zimowa noc. Przy domkach jednorodzinnych w rakowiskach stały pojedyncze latarnie rzucające słabe światło na brukowane chodniki. Pod jedną z tych latarni zaparkował osobowy samochód, z którego wyszło 2 młodych ludzi. Zamienili kilka zdań z kierowcą i ruszyli przed siebie, ukrywając się w mroku. Szli na szagę, unikając światła, zatrzymali się w krzakach. Po drodze i z plecaków wyjęli plastikowe płaszcze przeciwdeszczowe. Zarzucili je na siebie, a potem zzuli buty i wymienili je na nowe. Dopiero wtedy ruszyli dalej. Weszli na jedną z posesji, na której panowała ciemność. Właściciele musieli spać. Gdy para zbliżyła się do drzwi, zaczął ujadać pies. Chłopak szybko otworzył drzwi kluczem i przywitał się z poszczekującym psem. Cichutko powiedział i wypuścił psa do ogródka. Nasłuchiwali jakiś czas. Przez sypialni nie dochodzą żadne dźwięki, ale nadal panowała cisza. Na paluszkach weszli po schodach na górę. Starali się nie wydawać żadnych dźwięków. Próbowali nawet oddychać tak cicho, jak to możliwe. Drzwi do sypialni otworzyły się bezszelestnie. Klamka nie skrzypnęła, zamek nie szczęknął. W łóżku przed nimi spali rodzice Kamila. Para podeszła do nich, a w ciemnościach błysnęła stal. Na 3 szepnęła Zuza. Rozstanie z ukochaną musiało być dla Zuzy bardzo bolesne. Zwłaszcza, że nie wyszło od zainteresowanych, ale z przemocy państwa. No i rzeczywiście przed Zuzą pojawiła się realna wizja więzienia, bo została oskarżona z urzędu z artykułu 200. Wyobraźcie proszę sobie, że macie 17 lat i ściga was prokuratura. I to nie za kradzież roweru, ale dlatego, że w oczach prawa jesteście pedofilami. Zuza zanurzyła się wtedy jeszcze bardziej w literaturę, zwłaszcza w poezję dekadentyzmu. Wyobrażała sobie siebie jako jedną z tych poetek wyklętych, których nie rozumie świat. Czytała Przybyszewskiego,
Schopenhauera, Nietzschego i coraz bardziej przekonywała się, że należy do poetów nadludzi, wykręczających poza utarte schematy myślowe zwykłych, szarych ludzi. Poeta jest ponad filistrami, czyli ludźmi ograniczonymi, bez wyższych aspiracji, a często zakłamanej moralności. Jak choćby politycy, księża czy mieszczanie, o których już mówiliśmy. Jej fascynacja dekadentyzmem, ale i późniejszymi indywidualnościami objawiała się w jej wierszach, w jej profilu na Facebooku, który zatrzymał się w czasie dzień po zbrodni, w jej działaniach. Na przykład 15 października 2014 roku, czyli 2 miesiące przed tragedią, Zuza powołała grupę artystyczną, która wzorowała się na poetyckiej grupie Scamander. Jej nazywała się Grupa Cieni. Fascynacja dekadentyzmem objawiała się choćby w takiej banalnej sprawie jak adres mailowy. Adres mailowy Zuzy brzmiał jednym słowem martwy dekadent, małpa i nazwa poczty. Jej inspiracją byli tak zwani poeci wyklęci. W swoim wierszu Społeczeństwo pisze: my, poeci wam wyklęci, tworzymy ze wszystkich nerwów, tkanek, z całych siebie świat tworzymy. Wam, tak odległą, oddzieloną grubą linią niezrozumienia rzeczywistość, szpik z braku zaufania, rozczarowania i gniew, obrzydzenie mijam codziennie, dławię się sercem minionej epoki. Jest i inny wiersz, być może wiersz miłości, być może napisany do Safony. Jego tytuł to Wieczór. Zostań kiedyś na noc, bądź powodem niewyspania. Zcałuję z ciebie smutek, wgryzę najdelikatniej miłość na dobry sen, wymruczę ci tęsknotę. Wróć. Czytając czy słuchając tego typu poezję, odnosi się wrażenie, że Zuza musiała być niezwykle wrażliwą osobą. Przecież bez wrażliwości nie byłaby w stanie pisać tak pięknych wierszy, jeżeli mogę powiedzieć takie słowa. Jednak ta wrażliwość i to piękno było niezwykle patologiczne. Zuza była wrażliwa na sztukę, na poezję, na twórczość malarską, na muzykę. Płakała na wzruszających utworach, ale nie potrafiła odczuwać ludzi. Dla Zuzy człowiek to narzędzie, to obiekt do historii. Zuza oglądała ludzi, jak my oglądamy aktorów w filmie, w serialu czy w teatrze. Owszem, w trakcie spektaklu wczuwamy się w historię, w opowieść i zmagania bohaterów. Dzieje się tam komuś krzywda, ktoś płacze i cierpi, a my to oglądamy i nasze zaangażowanie kończy się na tym, że nam smutno, może odczuwamy jakąś empatię, ale bezpieczne za ekranem. Nasze zaangażowanie kończy się na ciekawości. I problem z Zuzą polegał chyba też na tym, że ona patrzyła tak na prawdziwych ludzi, a nie na aktorów. Człowiek interesował ją tak długo, jak długo miał coś ciekawego do opowiedzenia. A najgorsze, że w pewnym momencie postanowiła być główną bohaterką tej narracji. Wspominałem na samym początku, że porównam ją do Nerona, prawda? A więc oglądajcie lub słuchajcie. Wybacz, boski imperatorze. W Rzymie pożar, większa część miasta w płomieniach. Bogowie, nareszcie ujrzę płonące miasto i skończę troikę. Czy jak wyjadę, natychmiast zdążę zobaczyć pożar? Panie! Rozdział trzeci. Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. To są słowa Nietzschego i umówmy się, że jeżeli wziąć je dosłownie, to mogą z tego wyniknąć tylko kłopoty. Zuza i Kamil mieli zaciśnięte zęby, kiedy dźgali w ciemnościach na oślep. Żadnemu z nich ta chwila
nie pozostała w pamięci. Byli jak zahipnotyzowani. To uczucie było tak nierealne, że ciężko je było opisać. Jego skutki natomiast były jak najbardziej realne. Ci, którzy oglądali miejsce zbrodni, mówili, że jak ser szwajcarski, jak sito, jak polskie drogi. W pewnym momencie przerażona matka zerwała się z łóżka i zaczęła uciekać. Zbiegła po schodach, potykając się na ostatnim stopniu. Wywróciła się, ale natychmiast się podniosła, mimo bólu. Adrenalina i wola przeżycia były silniejsze. Resztkami tchu dobiegła do drzwi i otworzyła je. Zdążyła jeszcze krzyknąć. Ratunku! Ratunku! O Jezu, ratunku! Ale nie uciekła, bo ręce syna wciągnęły ją z powrotem do mieszkania. Wtedy też przestała krzyczeć. Na piętrze doszło do zapasów. Ojciec pułkownik nie chciał się poddać. Chwycił Zuzę za rękę i próbował wyrwać jej stal. Ale wtedy Zuza zatopiła swoje zęby w jego ramieniu. Ojciec krzyknął, lecz to był jego ostatni krzyk. Para wybiegła z domu. Wróciła w krzaki, gdzie zostawiła plecaki. Schowali do nich płaszcze i znowu przebrali buty. Do plecaków wrzucili także laptop ojca i jego telefon, aby upozorować włamanie rabunkowe. Wtedy pobiegli do latarni, pod którą miał stać samochód, ale jego wtedy już nie było. Zuzanna i Kamil poznali się w szkole, w liceum w Białej Podlaskiej. Z przykrością muszę stwierdzić, że Kamil był nudny. I choć odgrywa on równie ważną rolę w eliminacji swoich rodziców, to Zuza jest, poza tymi oczywiście rodzicami, najbardziej tragiczną personą w tej historii, to ciężko o nim dłużej opowiadać. Jakoś tam się uczył. Nie był niegrzeczny, nie sprawiał żadnych problemów, ale nie był też nigdzie wybitny. W świecie Zuzy musiał być filistrem i największą zagadką porównywalną do tego, co było tak naprawdę motywem działań tych dwojga. Największą zagadką, która podobnie jak ten motyw pewnie nigdy nie zostanie rozwiązana, jest to, czemu Zuza w ogóle zwróciła na niego swoją uwagę. Kochani, przepraszam, w sumie nie jestem z wami do końca szczery. Osobiście uważam, że szczegóły tej historii jeszcze wyjdą na światło dzienne, a autorką najprawdopodobniej jakiejś powieści lub większego reportażu będzie sama Zuza, która w ten sposób dorobi się ogromnych pieniędzy, wydając tę książkę w jakimś znanym, dużym wydawnictwie. Więc czekajmy, tylko podejrzewam, że krótko przed wyjściem na wolność taka książka się ukaże. A ona sama będzie odcinać kupony od przestępstwa, które popełniła. Wróćmy do historii. Osobiście podejrzewam, że Zuzie imponowało to, że Kamil był w nią zapatrzony jak w obraz. Twórca o tak silnym ego jak Zuza potrzebuje pochlebców. I stąd moje podejrzenie, że nie wyróżniający się niczym Kamil, w jej światopoglądzie filister i mieszczuch, był przez nią akceptowany. A może, poznawszy miałkość Kamila, Zuzanna chciała go wynieść na poziom dekadencki. Może zrodził się jej ambitny plan ukształtowania artysty na swoją modłę z Kamila właśnie. Może już wtedy zaczęła myśleć o przeniesieniu swojej sztuki na wyższy poziom. Chciała stworzyć coś realistycznego, a zarazem ostatecznego, jeśli wiecie, co mam na myśli. Równie nurtujące pytanie jest to, dlaczego Kamil, który do tej pory nie lubił ekstremów, który wiódł swoje uporządkowane życie, który miał jakąś miłą, zwyczajną dziewczynę, zafascynował się Zuzą, która w środowisku szkolnym uosabiała samego Lucyfera. Przetoczę kolegów z
ich klasy, jak oni to widzieli. No oni się też znają już długo. Najpierw się znali też jako znajomi, tacy no po prostu znajomi. Później się zaczęli znać trochę bliżej, no z toksycznym wpływem jednej osoby, prawda, no to wiadomo. Stał się no tak zupełnie inną osobą, prawda, zupełnie już chyba przestał mieć jakichś innych znajomych oprócz Zuzanny. Przejmował poglądy też Zuzanny na jakieś określone sprawy, mówił to, co wcześniej kiedyś od niej słyszałem, prawda, jakieś rzeczy takie. I się zaczął z nią utożsamiać, tak? Tak, zaczął po prostu jakby stał się taką kopią jej w tym, co mówi i w ogóle. Toksyczność tej znajomości widział każdy tak naprawdę. Widzieli nauczyciele, widział wychowawca. No, rodzice Kamila, z tego co słyszałem, też wiedzieli, że ta znajomość jest bardzo, bardzo toksyczna. No i właściwie te osoby wiedziały o tej toksyczności, tej znajomości i toksycznego wpływu Zuzanny na Kamila. Tak, Zuzanna wpływała na psychikę oskarżonego, wpływała na psychikę, no myślę, każdego, na kogo chciała wpłynąć tak naprawdę. No, jak jeszcze znalazła osobę podatną, a był osobą, wydaje mi się, podatną na manipulacje i na jakieś wpływy z zewnątrz, no to już wtedy, no wiadomo, ten wpływ widział tak naprawdę każdy, no tu pewnie zeznania innych świadków będą takie same w tym temacie. Dziękuję. Kamil był po prostu zwykłym chłopakiem, który był w naszej klasie. Miał takie same kontakty ze wszystkimi. No wiadomo, że z innymi był bliżej, z drugimi dalej, tak? Ale traktował Zuzannę zupełnie naturalnie. Czyli ta relacja była luźna. Tak, tak, luźna, po prostu znajomi z klasy, tak samo jak z innymi. A później po prostu po tym okresie Zuzanna bardzo zbliżyła się do Kamila. Ewidentnie było widać zmianę ze strony zachowania Kamila. Kamil zmienił się pod wpływem Zuzanny. Z tego, co mogliśmy obserwować w klasie, z tego, co ja widziałem, Kamil zaczął się odcinać od klasy. Zaczął częściej po prostu przebywać z Zuzanną. Spędzał z nią praktycznie każdą chwilę w szkole. Był coraz dalej od klasy, od wszystkich znajomych wcześniejszych. I wpływała na niego, tak jak zauważyłem ja i pozostali moi znajomi, koledzy z klasy, dość niekorzystnie, nawet bardzo niekorzystnie. Taka ocena z czego wynika? Od tego również, że Kamil zaczął coraz częściej unikać zajęć lekcyjnych, nie przychodził na zajęcia. Po prostu zmieniło się jego nastawienie też, że był po prostu, miałem takie wrażenie, że był pod wpływem jakiejś osoby, w tym przypadku była to Zuzanna. Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego Kamil się zbuntował, rzućmy jeszcze okiem za kulisy jego życia prywatnego. Dlaczego Kamil był dobrym, choć niewybitnym uczniem? Dlaczego nie miał jasnych poglądów i nigdy nie broił? Otóż miał ojca pułkownika. Nie mówię, że każdy pułkownik tworzy taką postać jak Kamil, ale potencjalnie jest to możliwe. Kamil nie uczył się dla nauki. Nie pasjonowało go to. On miał po prostu przynosić dobre stopnie, bo tak chciał jego ojciec pułkownik. W pokoju Kamil nie mógł mieć plakatów z postaciami ze swoich ulubionych filmów. Ba, nie mógł mieć nawet ulubionych filmów. No może Potop czy Przedwiośnie. Bo to wszystko głupoty, bez wartości. Kamil być może nie mógł nawet czytać komiksów. Nie mógł słuchać hip-hopu, bo tam brzydkie słowa. Nie mógł słuchać metalu, bo tam same szarpidruty. Jego pokój nie wyrażał absolutnie nic. Wyglądał jak pokój ciotki, bez wyrazu i charakteru. Kamil nie miał nawet bałaganu na biurku czy pod łóżkiem, jak każdy nastolatek, a wszystkie jego ubrania były poskładane i schowane w szafie. Lecz znowu, nie z jego woli, lecz z rozkazu ojca, któremu bał się postawić. Raz w podstawówce, kiedy przyszli do niego koledzy na urodziny, Kamil zabronił im ruszać zabawek z półek, bo tata nie lubi, jak jest bałagan, tłumaczył. Wtedy też koledzy byli u niego ostatni raz na urodzinach. I choć Kamil nie pamiętał, aby jego ojciec choć raz uderzył jego albo matkę,
to nigdy nie mógł zapomnieć jego szorstkiego głosu i chłodnego wyrazu twarzy, który sprawiał, że on i matka drżeli ze strachu. A najgorsze, że choć Kamil robił wszystko, czego ojciec od niego wymagał, ten nigdy nie był zadowolony. Nigdy go nie pochwalił. Jedynie wzruszał ramionami i mówił, no tak ma być, albo możesz lepiej. Czy to są jednak powody, aby chcieć, żeby rodzice odeszli na łono Abrahama? Dla olbrzymiej większości z nas pewnie nie. Ale Kamil miał co do tego inne podejście. Zwłaszcza, że Zuza zaczynała mu sączyć w ucho jad dekadenckich myśli. Nie kocha się ojca, ani matki, ani żony, ani dziecka, mówiła za niczem. Lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają. Pytanie, co jeśli wzbudzają strach? Wtedy miłości przecież nie ma. A Nietzsche uczył także, że nie warto przywiązywać się do żadnego człowieka, chociażby najmilszego, bo każdy człowiek jest więźniem i ciasnotą. Można zapytać, czy matka zawiniła, choć pewnie niczym. Podejrzewam, że w stronionym młodzieńczym umyśle mogła wytworzyć się taka myśl, że skoro go nie broniła, jest też współwinna. Chociaż mimo wszystko ona także nie przepadała za Zuzą. Ona też mówiła o niej źle i zabroniła się Kamilowi z nią spotykać. Rodzice Kamila nie akceptowali związku Zuzanny M. i Kamila N. Wedle nich Zuzanna miała niekorzystny wpływ na ich syna. Byli przekonani, że nieobecności syna w szkole były spowodowane tą znajomością. Ta sytuacja, ten brak akceptacji ze strony rodziców Kamila nie podobał się Zuzannie M. i Kamilowi N. Wpadli wówczas na pomysł, to było jesienią 2014 roku, na to, żeby, jak to określili, pozbyć się rodziców Kamila. No i widocznie to wystarczyło. Rozdział 4. Zbrodnia i kara. W umysłach tych dwojga młodych ludzi plan był perfekcyjny i dopracowany w każdym szczególe. W sobotę, 13 grudnia, odbywał się w Krakowie wieczór poetycki, na którym Zuza miała czytać swoje wiersze. Wyjechać jednak mieli już w piątkowy wieczór, aby pojawić się na koncercie znajomych, którzy zeznaliby, że ich widzieli, więc niemożliwe, aby pojawili się tej samej nocy w rakowiskach pod Białą Podlaską. Kiedy więc alibi było już ustalone, trzeba było znaleźć transport. Własnego samochodu nie mieli, a pociągami trwałoby to zbyt długo. Zuza poprosiła więc znajomego, aby ten odebrał ich z Warszawy i zawiózł do Krakowa. W samym Krakowie, po koncercie, Zuza miała sobie przypomnieć, że zapomniała laptopa, na którym miała wszystkie swoje wiersze i musi po niego wrócić. Kolega oczywiście powiedziałby, że nigdy w życiu, ale Zuza miała mu zaproponować za tę podwózkę 5000 zł. Ten pomysł wpadł im do głowy w trakcie oglądania filmów przepełnionych agresją i wówczas zaczęli krok po kroku wymyślać przebieg tej zbrodni, tworzyć sobie w ich mniemaniu świetne alibi na ten czas. Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku zapadła decyzja, o realizacji zbrodniczego zamiaru. Musieli ustalić, kto zawiezie ich w ramach realizacji alibi do Krakowa, gdyż wymyślili, że 13 grudnia 2014 roku to bardzo dobra data, ażeby dokonać zbrodni, gdyż wówczas w Krakowie odbywał się wieczór literacki, w którym miała uczestniczyć Zuzanna M. i to miało dawać jej, Kamilowi N., alibi na ten wieczór. Skontaktowali się za pośrednictwem internetu z Marcinem S. To młody człowiek, student z Wielkopolski, którego Zuzanna poznała na jednym z koncertów. Kolega studiował w Poznaniu, więc wyjechał stamtąd do Warszawy, aby odebrać Zuzę i Kamila, żeby zawieźć ich do Krakowa. Okazało się jednak, że przyjechał dość późno, więc kiedy zbliżali już się do Krakowa, było
zbyt późno, by pójść na koncert. Wtedy Zuza powiedziała o zapomnianym laptopie. Za umówione 5000 kolega zgodził się pojechać do Rakowisk, aby stamtąd znowu wrócić do Krakowa. W międzyczasie Kamil napisał SMS do rodziców, że jest już w Krakowie i kładzie się spać i życzył miłej nocy. Potem wyłączyli telefony, aby nie logować się już więcej w sieci. Jednak w samych Rakowiskach, kiedy Kamil i Zuza długo nie wracali, kolega stwierdził, że może już nie przyjdą i postanowił pojechać. Nasza zbrodnicielska para zastała puste miejsce i obleciał ich strach. Zdecydowali się zadzwonić do kolegi, czym też zaprzepaścili swoje alibi. Po chwili kolega zawrócił i zabrał ich znowu ze sobą do Krakowa. Niejasne jest, czy coś u nich zauważył. Dziewczyna, u której Kamil i Zuza spali, twierdziła, że mieli poplamione ubrania, kiedy do niej przybyli. Jedna z plotek głosi, że w drodze do Krakowa Zuza zaczęła opowiadać o tym, co zrobili rodzicom Kamila. Czy to jednak prawda? Nie wiadomo. Faktem jednak jest, że kierowca następnego dnia sam się zgłosił na policję, jak tylko dowiedział się z mediów, co się stało. Oddajemy głos pani rzecznik policji. Zabezpieczyliśmy szereg dowodów na miejscu tego zdarzenia. To czynności z jednej strony. Z drugiej oczywiście staraliśmy się dotrzeć do jak największej ilości osób znajomych, świadków, sąsiadów, być może osób, które coś mogły nam powiedzieć w tej sprawie. No i czynności operacyjne, jak gdyby jest to naturalna sprawa. Wiedzieliśmy, że ofiary mają syna, tego chłopaka nie było w miejscu zamieszkania. W takich sytuacjach jest to bardzo naturalne, że zakłada się kilka hipotez. Jedną z nich jest również ta, że być może to właśnie ich syn miał jakiś związek z całym zdarzeniem. W związku z powyższym staraliśmy się dotrzeć do kręgu osób znajomych Kamila N. Ustaliliśmy, że ma bliski kontakt właśnie z Zuzanną M., a że jej również tego dnia, tej nocy nie było w Białej Podlaskiej. Dalsze nasze czynności operacyjne i ustalenia pozwoliły nam stwierdzić, jak gdyby tutaj jednoznacznie, że ci młodzi ludzie są w Krakowie i tam też doszło do zatrzymania ich w jednym z mieszkań na stacji u swojej koleżanki, dziewczyny, która także pochodziła z Białej Podlaskiej. To, co mogę jeszcze jak gdyby dodać tutaj, to ich reakcja, ich zachowanie. Początkowo udawali zaskoczenie, bo myślę, że udawali to jest jak gdyby najbardziej trafne sformułowanie. Twierdzili, że nie mają żadnego związku z tym, co wydarzyło się tej nocy w Rakowiskach. Natomiast tam w Krakowie jeszcze później również w pobliżu tego domu, w pobliżu tej stacji, w jednym ze śmietników odnaleźliśmy zniszczony laptop i telefony należące do ofiary ojca Kamila N. To również wszystko zostało zabezpieczone. Ci młodzi ludzie zostali przewiezieni z Krakowa tutaj do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a później do prokuratury, gdzie składali swoje wyjaśnienia. Z całą pewnością to, co również można Państwu przekazać, to to, że nie było w ich zachowaniu, w ich relacjach jakiejkolwiek skruchy, jakiegokolwiek żalu, jakiejkolwiek rozpaczy, to wydawałoby się być jak gdyby naturalne w przypadku, jeżeli traci się osoby najbliższe, czyli swoich rodziców. Zuza i Kamil przyznali się do zarzucanego im przestępstwa. Biegli stwierdzić, że oboje byli poczytalni w trakcie dokonywania zbrodni. Po kilku tygodniach w areszcie Kamil zaczął nawet twierdzić, że żałuje tego, co zrobił. Zuza pozostała niewzruszona. U Zuzy biegli zdiagnozowali nieprawidłowo kształtującą się osobowość z wyraźnymi cechami narcystycznymi oraz dysocjalnymi. Jednak wbrew ogólnej opinii, że Kamil znajdował się pod ogromnym wpływem Zuzy, biegli nie stwierdzili u niego występowania symptomów osobowości zależnej. Można to zrozumieć tak, że nie był on omamiony przez Zuzę, lecz działał zgodnie z własną wolą. Oboje zostali oskarżeni z artykułu 148, paragraf 3
za co groziło im od 12 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. 4 grudnia 2015 roku zarówno Kamil, jak i Zuzanna usłyszeli wyrok 25 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 20 latach. 12 stycznia 2016 roku prokuratura okręgowa w Lublinie skierowała do sądu apelacyjnego apelację do tegoż wyroku. Zdaniem prokuratury nastolatkowie powinni zostać ukarani dożywotnim więzieniem. Prokurator zauważa rażącą niewspółmierność kary w stosunku do społecznej szkodliwości czynu. Zabójstwo zostało popełnione z premedytacją, tłumaczy prokurator, z pobudek zasługujących na szczególne potępienie. 12 kwietnia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie, który zajmował się tą sprawą w drugiej instancji, nie zgodził się jednak z argumentami prokuratora. Utrzymał on w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie. 13 października 2016 roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem sądu apelacyjnego i złożył kasację w tej sprawie. 30 marca 2017 roku Sąd Najwyższy tę kasację oddalił. I to by było na tyle. A dla chętnych jeszcze obiecany wiersz Zuzy. Sami ocencie, czy dziewczyna naprawdę miała talent w waszej ocenie. Za ten wiersz wygrała konkurs więzienny, poetycki konkurs więzienny w 2016 roku. Módl się do swojego Boga, aby pomógł ci przestać tyle o mnie myśleć. Módl się, aby ściągnął z ciebie klątwę, którą nazywają pieszczotliwie pożądaniem. Nie martw się. Możesz mieć bogów cudzych przede mną. Niech się ukłonią i być może raczę im dać wieczny odpoczynek. Nie bój się Boga, to tylko ja. Możesz mnie dotknąć, jeśli nie wierzysz. Teraz módl się o mnie. Do mnie. I to by było na tyle. Do usłyszenia za tydzień. Pa!